Radio Concita i dzisiaj cały czas Radio Concita. Proszę Państwa, o tym, że na zewnątrz są psy i wilki. Jak to mówi Pismo Święte, Warszawa wykluczona, w Warszawie zło. Jak to inaczej jeszcze mówią, papa swoje może, same chamy, prawda? Ja tu o 4 rano wracam, no Saska, Kępa, powietrze przecież Państwo czują. Powietrze Saskie, Kęp. A tu takie hamidło idzie tak 100 metrów z tyłu, czy co. I tak idzie jak koń. Warszawa to jest dziki koń. I tak idę i tak myślę, ja nie będę tu wchodziła do bramki, bo nie wiadomo kto za mną wchodzi. Ale on właśnie do tej bramki. No dobrze, ja sobie stanowałam, pofolgowałam, poszłam sobie do przodu, weszłam tamtą bramką. Ale on jak tak przechodził, to takie wiecie Państwo, świńskie wibracje, takie lochowate, takie bydlęce, takie po prostu dlaczego jest tak, że jak jakieś zwierzę przełazi, to musi pies jak nie kaszlnąć, szczeknąć, to lochy muszą powrechiwać. Dlaczego tak jest, że wtedy, kiedy nie ma takiej potrzeby, tutaj nie ma choroby, nic się nie dzieje, przy tej chęci dominacji, szpanowania i panowania, to każdy coś ma z diabła. Czyli gdy mówimy o misjonarzach szatana, misjonarzach diabła, to że każdy, no każdy człowiek jest niedoskonały, to jest logiczne. Ona się tutaj dziwi, że dlaczego Żydzi Jezusa zabili. No, żeby Jezus był Chińczykiem, to pewnie by go Chińczycy zabili, ale że Jezus był Żydem, to go Żydzi zabili. Co to się dziwić? Państwo zobaczą, że ponieważ człowiek jest niedoskonały, to szatan, diabeł ma na niego wpływ. I jeżeli ty chcesz bardzo, proszę bardzo, szatan, diabeł bardzo szybko, on umie, on potrafi. To jest profesor, który ma 6000 lat. No co potrafi? Skusić ciebie, pokręcać ciebie na swoje paluszki. Rolebank. Polska odzyskuje niepodległość, to oczywiście ten stosunek do Polski i Polaków jest też dla bardzo... Tak się wypowiadają tutaj, jakby nie byli Polakami. No to ja rozumiem, że są Żydami, bo jakby Polski i Polaków, tak bywa, bardzo dużo z nich tak, w ten sposób mówi. ...podległości. To ten stosunek RFN do PRL-u był jaki? No, to było złożone, wie pan, bo to złożone, znaczy tak, bo to był bardzo pozytywny do Solidarności, ale z bardzo różnych powodów w różnych środowiskach politycznych. W środowiskach SPD-owskich, czy lewicowych ogólnie mówiąc, był bardzo pozytywny, jeśli chodzi o ruch robotniczy, no pewne elementy, ale też nie górę SPD, bo góra SPD była bardzo uwikłana w taki no ten dialog odprężenia, ale klientela SPD polityczna była bardzo, że tak powiem, ten ruch się podobał. Po stronie CDU, a więc nazwijmy to konserwatystów, była sympatia, ale z powodu tego, że to jest antykomunizm. Ale z kolei, krótko mówiąc, SPD, Solidarność, ja byłem w tych gremiach, które się z tą problematyką w latach 80. stykały, no to się nawet intensywnie miałem z tym do czynienia, to z SPD-owcami mieliśmy problem, że oni czuli dla nas sympatię, ale za bardzo było dużo, za dużo miłości było od góry, prawda? Natomiast z władzami komunistycznymi, natomiast z CDU wciąż mieliśmy jeszcze nie do końca załatwiony problem granicy. Bo tam no była, właśnie, to i, tego dojdzie. Więc to było dosyć... Ale dlaczego ta sprawa była niezałatwiona, jeżeli chodzi o tą granicę? No dlatego, że to był traktat zawarty, ten w 70. rok zawarty przez Willy Brandta i w szeregach, oczywiście to było uznane, ale w szeregach CDU wciąż były takie pomruki, że to jeszcze jak będzie zjednoczenie Niemiec, to będziemy znowu już tam negocjować i tak dalej. Rozumiem pan, tego typu... Czyli napięcie było. No, po obu stronach, bo z kolei, wie pan, ja byłem w kontakcie bliskim z sekretarzem do spraw międzynarodowych Christoffersenem, DGB, Związków Zawodowych. To była jedyna osoba, która tak zdecydowanie popierała w związkach zawodowych, które były jak gdyby po stronie SPD-owskiej zdecydowanie, która popierała Solidarność.
IG Metal i tak dalej, to byli komuni... Oni w sprawie tej granicy to co? A nie, oni to było wszystko cacy. To było po stronie lewej, było wszystko cacy. Tylko z kolei było to, że to były wpływy jak w IG Metal komunistów i że z kolei ta Solidarność to są jakieś katole, konserwatyści, nacjonaliści i tak dalej, a po drugiej stronie odwrotnie, to że katolicy to było dobrze, ale było, zapowiem, coś źle z granicą. Ciekawe, a ta oficjalna opowieść PRL-u, jeżeli chodzi o Niemców, to była jaka, że to wrogowie, tak, po prostu? No tak, to, że, tylko że to się zmieniało, no to, że w zasadzie cały czas, że wrogowie, prawda, ostatnia taka faza to jest Jaruzelski jeszcze w latach, no na tej fali jakby Uniwersytet Szczecińskie trochę utworzonych bodajże w roku 85, prawda? Jako taki twierdza przeciwko Niemiec, nawale germańskiego, żebyśmy użyli takiego stwierdzenia. Natomiast oczywiście są takie jaskółki, zmiany, no jak Rakowski, to trzeba przyznać, którzy usiłowali to miarkować. No dlatego, że już wtedy opozycja była dostatecznie silna i głośno mówiła, że ta antyniemieckość popycha nas w ręce Rosjan po prostu. No, i to było mazowieckie. No to było bardzo, że powiem, wyraźnie i to było jasne. No, że 12 listopada 89, jak wspomnieliśmy, msza w Krzyżowej, kol ściska mazowieckiego, ale wcześniej pan był z Wałęsą gdzie? To było tak, że Tadeusz Mazowiecki został premierem. No i to zadzwonił do mnie, bo to było nagle on miał jechać oczywiście z Wałęsą, tam chodziło o napisanie przemówień i tak dalej, no i kazał mi jechać z Lechem do Niemiec. To była bardzo ciekawa wizyta, zresztą. No, ale po co tam pojechaliście? No bo to było zaproszenie związków zawodowych, DGB właśnie wtedy. No i takie, no Wałęsa tam jechał jako wódz rewolucji, no wielka postać, to było przyjęcie przez Kola. Ale to miało jakoś służyć właśnie tym przełomowi tych stosunków polsko-niemieckich, czy to w ogóle takie było zadzierżganie? Nie, to było zadzierżganie, bo to jeszcze nie było, że tak powiem, oczywiście wszyscy chcieli powitać wielką postać medialną, był jak gdyby wewnątrz tego obozu niemieckiego spór, kto tu jest gospodarzem, czy minister pracy Blüm, czy właśnie DGP, Lewica, on był i tu, i tu. Zresztą Wałęsa był, no, ja go poznałem w tym czasie, jako niezwykle utalentowanego polityka, który no, taki człowiek, który w takich prostych kategoriach, ale potrafi świetnie zrozumieć sytuację i znakomicie się zachować. I kolejna taka ważna data, jeżeli chodzi o te stosunki polsko-niemieckie, to jest jaka? Pana zdaniem? No dalej, to jest, ja bym powiedział, ta wizyta w Wałęsy, to jest ważne, ale to nie jest żadna data przełomowa. Przełomowa data bo to było takie, wie pan, macanie się, ja bym powiedział, jeżeli mogę takiego potocznego słowa ustać. Oczywiście. Natomiast msza w Krzyżowej. Msza w Krzyżowej. To jest jak gdyby obaj politycy wyszli, że tak powiem, do siebie z troszkę, nieco może różnymi intencjami. Kol z jaką? No, Kol bardzo to, bardziej to politycznie rozumiał. Natomiast Mazowiecki rozumiał to bardziej jako gest moralny. Dlatego, że sprawa jeszcze granicy nie była załatwiona, oni się w ogóle nie lubili. Ci panowie. Dlaczego? Dlatego, że no, jeżeli by to bardzo tak uprościć, to Kol pod stołem powiedział Mazowieckiemu, posłuchaj Tadeusz, ja... Nie, oni na ty nie byli chyba, ale powiedział tak, ja tą sprawę granicy na pewno załatwię. Tylko nie rób z tego szumu, bo ja mam taki garb, jaką są vertrieben, wypędzeni. No a Mazowiecki oczywiście nie mógł tego zrobić. Był premierem i sprawa granicy była absolutnie priorytetowa. W związku z czym robił z tego larum, dzwonił do Thatcher i tak dalej. A Niemcy, Kol mówił, on nie ma do mnie zaufania. I panowie się nie lubią. A ten kontekst polityczny w przypadku Kola był jaki?
No, on, nie, on wiedział, że on musi, że tak powiem, no on dążył do zjednoczenia Niemiec. Niech pan to tak. Jest przecież, to jest jeszcze przed upadkiem muru, jak tak. On przyjeżdża. No, ta wizyta jest dlatego historyczna dodatkowo, że on przerywa tą wizytę, bo upadł mur. Tak jest. Ja miałem okazję zadać mu pytania na konferencji prasowej, panie kanclerzu, czy to nie uważa pan, że to jest jakiś fantastyczny zbieg okoliczności historycznych, że pan jest z Warszawy, jak upada mur? On nie odpowiedział na to pytanie. Może nie musiał, ale to rzeczywiście był fantastyczny zbieg. Pytanie było retoryczne zupełnie. No. I on więc, ale on przecież, będąc, zapowiem, planując tą wizytę, czyli planując też Krzyżową, jeszcze nie wiedział o tym, no że mur upadł. Ale on przyjechał tu po co, żeby de facto co zrobić? No, żeby przygotować zjednoczenie. No, zjednoczenie Niemiec. Bo on wiedział, że dobre stosunki z Polską, niezależnie od wszystkich względów moralnych i ogólniejszych, jest konieczne, żeby, że tak powiem, doszło do zjednoczenia Niemiec. Żebyśmy my nie wetowali, o to chodzi. Tak. A jeżeli chodzi o Mazowieckiego? No, a Mazowiecki wiedział, że jeżeli Polska ma się wydobyć z obozu, to też musi mieć dobre stosunki z Niemcami. I to mieli wspólny interes. I rozumiem, mogli się nie lubić, ale byli mężami stanu, którzy to rozumieli. I rozumiem, że później 14 listopada 90 rok to jest podpisanie tego traktatu dotyczącego granic. Tak. No i później jest 91 polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie. I to, rozumiem, jest początek takich dobrych stosunków polsko-niemieckich. No, to jest, ja bym powiedział, do cały ten proces. To jest przełom, ale ja, wie pan, tak jak jest wystawa w Krzyżowej, tak jak to opowiadamy, ona się nazywa Odwaga i Pojednanie. To jest dzieło ludzi po obu stronach, którzy mieli w latach 70. i 80. mieli odwagę przełamać te wszystkie stereotypy. To jest Mazowiecki, to jest po stronie wschodnio-niemieckiej Zerchen, to jest Skubiszewski, to jest Stoma, no to jest Jan Józef Lipski w tle, on się później bezpośrednio tym nie zajmował. To jest Benzberger Kreis w Niemczech. Ci ludzie, którzy powiedzieli sobie, była wojna, były straszne rzeczy, ale my musimy schemat wrogości przełamać. To nie było łatwe po polskiej stronie, no bo jednak zbrodnie nazistowskie były okropne, to emocje. A po stronie z kolei niemieckiej, no to było też pewne trudności. No były te kręgi wypędzone, które przez długi czas chciały pielęgnować własne ofiary. No mówiły, tak, oczywiście wojna jest straszna, ale przecież myśmy też cierpieli. Że tak powiem, sentymenty pielęgnowały, jak nasi kresowcy. To niby w polskich rękach, ale tam na drogę. Potraciliśmy, coś z tym trzeba zrobić, prawda? No to wszystko oczywiście nie budowało dobrej atmosfery i trzeba było ludzi, którzy się spotkają i mówią sobie wyraźnie pewne rzeczy, odrzucając tego typu jakieś niejasne, mętne myśli i tak dalej, no. Państwa gościem jest pan dr Kazimierz Wójcicki. Rozmawiamy o stosunkach polsko-niemieckich. Jesteśmy w 89 roku. Wystawa się pojawiła. Miałem przyjemność tą wystawę widzieć też w Krzyżowej. Teraz będą wiadomości. Muzyka będzie później wiadomości, a później wrócimy do naszej rozmowy o wystawie. Będzie jeszcze coś ciekawszego. Dziadostwo wchodzi samo, zobacz. Poszalałam, genialne, biorę. No oczywiście, reklama za reklamą. Odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. W ramach Instytutu Zdrowych Nóg zapytaliśmy o przewlekłą niewydolność żylną. Stosowałam różne leki, ale problem się nasila. Na moje żylaki i ból nóg prawie nic nie pomaga. Dlatego stworzyliśmy Dovelox.
silny lek, który zmniejsza nadmierną lepkość krwi i działa przeciwzakrzepowo. Wybierz silny Dobenox lub najsilniejszy Dobenox Forte. Teraz bez recepty. Dobenox 250 i Dobenox Forte 500 mg kalcium do besilate. Tabletki powlekane. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki preparatu AKF Haskolek SA. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladian Direct Plus. Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 15 czerwca, jest 16. Informacje Tok FM. Elżbieta Mazur i Adam Ozga. Jest porozumienie w Dąbrowskim Szpitalu. Związkowcy odwołali strajk. Brytyjski minister finansów ostrzega Brytyjczyków. Wyjście z Unii Europejskiej może oznaczać podniesienie podatków. Na początek jednak opóźniająca się konferencja prasowa polskiego trenera. Na pewno. Ta konferencja właśnie się rozpoczyna. Będzie ważna dla kibiców. Wszystko wskazuje na to, że Wojciech Szczęsny nie zagra w jutrzejszym meczu z Niemcami. Bramkarz reprezentacji Polski nie bierze udziału w treningach i ciągle lekko utyka. Oficjalnych informacji na ten temat dotąd brakuje i być może decyzję trenera Adama Nawałki na temat występu Wojciecha Szczęsnego poznamy tuż przed meczem, choć właśnie teraz trener spotyka się z dziennikarzami. Nawet jeśli będzie potrzebna zmiana w polskiej bramce, nie będziemy osłabieni, mówi nam Piotr Włodarczyk, były reprezentant Polski, i przypomina o tym, że mamy mocnych Fabiańskiego i Boruca. Myślę, że są przygotowani w 100% na to, żeby bronić, są gotowi w każdej chwili. Z Wojtkiem Szczęsnym od kilku dni jest tak, że różnie było, będzie grał, nie będzie grał, także myślę, że i Łukasz i Artur już w jakimś tam sensie mentalnie się przygotowywali do tego, że w każdej chwili mogą wskoczyć do bramki i bronić, także myślę, że tutaj będą wszyscy gotowi na 100%. Jak mówiliśmy, konferencja w Paryżu właśnie się rozpoczyna. Jeśli dziś dowiemy się, co ze Szczęsnym, czy stanie jutro w bramce, będziemy o tym mówić w Tok FM. Za chwilę piłkarze wyjdą na trening w Paryżu, a w Lille trwa przerwa, dobiega końca. Tam mecz grupy B, Rosja-Słowacja. Słowacy prowadzą już 2-0, bramkę na 2-0 strzelił Marek Hamsik. Pozostałe informacje. Strajk w szpitalu imienia Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej został odwołany. Jak już informowaliśmy w Tok FM, po 6 godzinach negocjacji związki zawodowe podpisały porozumienie z dyrektorem placówki. Na miejscu w szpitalu jest Daria Klim-Zastępień. Powiedz, jakie są warunki tego porozumienia? Każdy z pracowników szpitala od lipca otrzyma 120 zł podwyżki. Związkowcy domagali się 300 zł, mówi Elżbieta Żuchowicz z Solidarności. Jest kompromis, jest podwyższenie płacy dla wszystkich pracowników szpitala. Oczywiście ono dzisiaj nie satysfakcjonuje aż na tyle, żeby wyrażać swoje zadowolenie z tego faktu. No niemniej jednak jest to dobre rozpoczęcie w ramach rozwiązania. Spór zbiorowy został zawieszony, ale nie zakończony. Do rozmów w sprawie płac związkowcy wrócą po ewentualnym podpisaniu kontraktu na centrum onkologiczne. Strajk jest odwołany. Jutro szpital będzie działał normalnie. Z Dąbrowy Górniczej Daria Klim-Zastępień, Tok FM. Holenderski okręt uratował na Morzu Śródziemnym prawie 200 imigrantów. Byli na tonącej łodzi. Ministerstwo Obrony Holandii podaje, że wśród ocalonych było 16 dzieci i dwie kobiety w ciąży. Holendrzy udzielili im pomocy medycznej i nakarmili uchodźców. Słuchasz informacji Tok FM. Brytyjski minister finansów zaostrza ton przed przyszłotygodniowym referendum w sprawie ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. George Osborne ogłosił, że w razie Brexitu wprowadzi awaryjny budżet ze wzrostem podatków i cięciami wydatków. 57 konserwatywnych posłów natychmiast wydało oświadczenie, w którym zapowiedziało zablokowanie podniesienia podatków. Przeciwni są też lejburzyści. Reuters pisze, że ta wojna słów wskazuje na eskalację wewnętrznego konfliktu rozdzierającego partię konserwatywną. Tego samego zdania jest ustępujący prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. Jestem przekonany, że motywem rozpisania tego referendum była chęć zwiększenia spoistości
partii konserwatywnej. A więc interes partii był stawiany wyżej niż interes kraju. Gość poranka Radia Tok FM podkreśla, że jeśli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, to cała światowa gospodarka może doznać wstrząsu. Już ma to pewne znaczenie dla przepływów kapitału. Kapitał płynie od krajów uznanych za ryzykowne do krajów pewnych, a więc z Wielkiej Brytanii, Polski, no do Szwajcarii, do Stanów Zjednoczonych. O tym, że czy Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, Brytyjczycy zdecydują 23 czerwca. Na razie sondaże dają kilkuprocentową przewagę zwolennikom Brexitu. Ministerstwo Finansów ma plan, jak zdobyć dodatkowe 5 miliardów euro. Pieniądze mają trafić do państwowej kasy za sprawą uszczelnienia podatku VAT przez stworzenie centralnego rejestru faktur. Ma być gotowy w ciągu roku. Do tego tematu wrócimy w informacjach gospodarczych TOK FM tuż po 18. Polska ubiega się o organizację Expo 2022. Dziś wicepremier minister kultury Piotr Gliński i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zgłosili kandydaturę Łodzi w Międzynarodowym Biurze Wystaw w Paryżu. Jeśli Łódź uzyska prawo do organizacji Expo, to w 2022 roku do miasta w czasie 3 miesięcy trwania imprezy może przyjechać ponad 8 milionów gości. Na obszarze tzw. nowego centrum Łodzi powstanie teren wystawy obejmujący 25 hektarów oraz infrastruktura konieczna do obsłużenia Expo. Na Pomorzu Zachodnim pochmurno, deszczowo, a termometry pokazują poniżej 20 stopni. Ale to właśnie dzisiaj bez względu na pogodę startują kąpieliska. Sebastian Wierciak. Bezpieczeństwa plażowiczów strzec będzie blisko 600 ratowników. 100 nad jeziorami, 500 nad morzem. Kąpieliska zwykle czynne są od około 9.10 do 18.20. Wtedy nad wodą jest bezpiecznie, co wyraźnie pokazują statystyki, które przytacza Apoloniusz Kurylczyk z zachodniopomorskiego Wopru. W całym sezonie 2015 roku utonęło 28 osób. Jedna utonęła niestety na kąpielisku, natomiast 27 utonęło w miejscach, które na pewno były niestrzeżone. Niektóre z nich były w ogóle nieprzystosowane do kąpieli. Na plażach jeszcze tłumów nie ma, dopiero pierwsi odważni. Szło wytrzymać. Zimna woda, ale szło wytrzymać. Nie ma także jeszcze kompletu ratowników. W weekend kilkudziesięciu z nich zdawać będzie dopiero egzamin. Na plażę trafią mieszane zespoły. Doświadczony ratownik, nowicjusz. Ze Szczecina Sebastian Wierciak. TOK FM. A na koniec jeszcze najświeższe informacje z Paryża, ważne dla kibiców. Trener Adam Nawałka ogłosił właśnie, że nie ma szans na występ Wojciecha Szczęsnego w jutrzejszym meczu z Niemcami. O tym, kto go zastąpi w bramce, dowiemy się dopiero jutro. Kolejne informacje TOK FM o 16.20. Pogoda. Do końca dnia w całej Polsce może padać. Będzie to nie tylko przelotny deszcz, ale też gwałtowne burze, przed którymi synoptycy ostrzegają zwłaszcza mieszkańców zachodniej i południowej Polski. Jutro znów przewaga chmur, choć ma się przejaśniać. Przelotny deszcz i burze możliwe na południu na termometrach od 19 stopni na północy do 26 w centrum i na południu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz, Państwa moimi gośćmi są cały czas tutaj w Warszawie profesor Andrzej Zieniewicz i redaktor Rafał Woś, w Poznaniu profesor Przemysław Czapliński. Nie chcę używać słowa na F, bo od razu boję się, że ta dyskusja się zradykalizuje i każdy zapamięta, ale zastanawiam się, jak bardzo mają sens porównania historyczne. To znaczy na przykład, jak bardzo ma sens analiza języka i wystąpień przedstawicieli władzy, którzy właśnie tak jak, no nie wiem, cytowałam prezydenta, że w Polsce to my właśnie jesteśmy ludźmi pierwszej kategorii, nasze interesy muszą przede wszystkim tu być realizowane. Najważniejsze, języka, który żeby odrzuca pierwszej kategorii być. Czasami, no to lepiej, jak to samo z siebie wypuda, bo świadkowie go wcale tak nie mówili, a po jakimś czasie okazuje się, że oni są świadkowie Jahwe. Absolutnie. Że uznali Jahwe, tak. Uznali Jehowę, nie dali się przez to wykluczyć. A ci, którzy kamieniami rzucają, kaszlą, chrumczą, breszą, kopcą papierosy, żółte pazury mają, te pazury mają zaokrąglone, podobni są do gadów, to oni myślą, że oni są świadkami Jehowy. Trzeba się puknąć troszeczkę w łeb. My się często odwołujemy do historii. Mówię, że proszę Państwa, tu przychodziłam rano do domu, bo to z buwu jadę, teraz jest sesja, całonocne jest czuwanie. No to facet szedł takim końskim krokiem, aż nie to, że ja się wystraszyłam, ale ustąpiłam, bo to jak to się mówi, że mądry głupiemu ustąpi, niech leci. Także proszę Państwa, niech on leci, niech leci, niech leci. Tak, niech leci.
No i zaczął tak robić, zaczął i tu skręcił do tej bramy. Świnia, no. Ja poszłam sobie dalej, spokojnie, jak gdyby nic, jakbym go nie znała, bo to, wiecie Państwo, jak ktoś się nieobyczajnie zachowuje dziwnie, a tu w Warszawie co jedna osoba to jest dziwna, no bo mówią, że w Warszawie jest chamstwo, a jak nie chamstwo, to najwięcej w Warszawie jest chamstwa, a jak nie najwięcej w Warszawie jest chamstwa, to że procentowo tego chamstwa jest tu, na Mazowszu naj. Pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją. Pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Proszę Państwa, jest tutaj na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie. I tak po prostu jest. Profesor Andrzej Zieniewicz, jak bardzo to ma znaczenie jednak, jest niebezpieczne. No ma i jest niebezpieczne, dlatego że takie porównania historyczne przede wszystkim funkcjonują jako narzędzia naszej orientacji. Ja też przypomnę, przepraszam, Jarosława Kaczyńskiego, uchodźca, który mówił też, już dziad się tu, Elka, czy przyjedziesz z kaską do mnie? Już lecę. Zostawiam ten telefon, nawet się nie będę odzywała. Bo on tutaj musi wejść, on musi się zaadoptować, musi się, proszę Państwa, załadować, potrzebuje lecieć. To ja na przykład znalazłbym bardzo wiele porównań z okresem socrealizmu PRL-owskiego, gdzie też mamy autorytaryzm i bardzo gwałtowne wprowadzanie ideologii, która jest zdecydowanie antyludzka w ogóle, prawda, przez ten szalony produktywizm i tak dalej. Ale ja myślę, że to jest taka ważna sprawa o tyle, o ile dzisiaj polemiki wokół spraw politycznych mają najczęściej taki charakter odniesień ideologicznych, a nie faktycznych. To są cały czas duże projekty osobowe naszej przynależności, naszej akceptacji, zaangażowania naszych emocji. I my się świetnie czujemy wtedy, kiedy jesteśmy członkami jakiejś zbiorowości, wspólnoty, niech będzie i sekty. I w tym momencie uzyskujemy nową pewność siebie, istnujemy swoją narrację, w której na przykład oskarżamy innych o hejty, oskarżamy innych o to, że są faszystami, czy o to, że są komunistami, że nie szanują biednych albo i bogatych. A tak naprawdę to właściwie chodzi o to, żebyśmy dali wyraz swoim emocjom i swoim wspólnotom, bo nam się dużo wizerunków rozsypało, prawda? I teraz budujemy nowe. Mnie się wydaje, że dzisiaj, jak się przyjrzeć, no, najprościej rzecz ujmując, na przykład Prawo i Sprawiedliwości, to on ma trzy wizerunki, ten układ partyjny, prawda? To jest partia sekta. Tak jak mówiła profesor, to jest partia sekta, w tym sensie, że ma swojego guru, ma swój zakon i co więcej, wybory dokonują się w niej w taki sposób, że ta partia jak gdyby od środka rozpycha partię demokratyczną i używa narzędzi demokracji, żeby właściwie charyzmę prezesa przenosić na osoby, które mają charakter, to są bardzo takie, prawda, nie bezwolne, czy nie tak są zresztą opisywane, pan prezydent jest tak opisywany. Drugi obraz PiS-u to jest obraz partii populistycznej, która w istocie pod partią populistyczną przenosi takie bardzo silne wątki obrachunkowe, odwetowe, rozliczeniowe, antyinteligenckie. A trzeci obraz PiS-u to jest obraz ekonomiczny, gdzie jest to partia, która robi 500+, mieszkanie+, 2000+ i ten obraz, wobec tego obrazu opozycja ma właściwie tylko jeden sposób wyrazu. Straszenie katastroficzną prognozą. Budżet się nie zamknie, Unia nie da pieniędzy i to jest autorytaryzm. Tymczasem widać gołym okiem, że jeżeli to PiS-owi wyjdzie, to on będzie rządził długo i szczęśliwie i opozycja znajdzie się w cholernie trudnej sytuacji. To straszliwie zaostrza dyskurs, prawda? To teraz wrócę się do profesora Przemysława Czaplińskiego i jeszcze wracając do tego wyjściowego pytania. Jak bardzo no, uważa pan, że to jest nadużycie często te porównania, a jak bardzo jest pan zdanie, że jednak nie można bagatelizować no właśnie tego dzielenia na pierwszy sort, drugi sort naszych, innych, czy jednak też opinii społecznej, która na przykład do uchodźców odnosi się tak wrogo i podsumowywać tego z zaniepokojeniem, z odniesieniem do zdarzeń historycznych, a jak bardzo to jest instrumentalizowane? Znaczy, no, strasznie trudne jest, ta wiązka pytań jest strasznie trudna, ponieważ się w ogóle wydaje, że język w komunikacji publicznej, zwłaszcza język stosowany przez polityków,
To nie jest rzecz gotowa, ani też to nie jest środek, który by się odwoływał do gotowych, istniejących i niezmiennych stanów rzeczywistości. To jest jakaś bardzo dynamiczna przestrzeń, w której można coś ludziom zasugerować, przekazać im, aby oni to podchwycili. To się później samodzielnie rozwija. Mam wrażenie, że ta dzisiejsza rzeczywistość trochę przebiega według takich reguł, to znaczy politycy i ich publiczność, ich elektorat nawzajem jakby eskalują rozmaite sposoby zwoływania się, organizowania, tworzenia takiej tożsamości zbiorowej, bo tutaj zgadzam się z Andrzejem Sieniewiczem, że mamy do czynienia z jakąś taką rekonfiguracją tożsamości zbiorowej, to znaczy są jakby wypróbowywane rozmaite sposoby, nie tylko rozmaite narzędzia owej tożsamości, ale również i rozmaite narzędzia do zwoływania się, do organizowania się, do jednania. Ma to oczywiście odniesienie zarówno do KOD-u, jak i do partii rządzącej. I teraz, czy w takiej sytuacji warto posługiwać się pojęciem faszyzm? W odróżnieniu od redaktora Wosia uważam, że warto. Na zasadzie pewnej hipotezy, tak? Sprawdzamy, tak? Mamy jakąś koncepcję faszyzmu. Oczywiście ci, którzy wykorzystują to jako swego rodzaju pałkę, czy jakoś takim retoryczne narzędzie, które ma powstrzymać innych, zawstydzić ich, zastraszyć, zwołać wokół siebie jakichś zwolenników, którzy będą czuli się podobnie jak my zagrożeni, no to oczywiście to jakby to ma krótkie nogi. Natomiast jeśli to jest jakieś narzędzie analityczne, jeśli jesteśmy w stanie, tak jak Joanna Tokarska-Bakir, dostarczyć tutaj pewnych argumentów, to wtedy to się staje po prostu językiem samoświadomości, językiem poznawania rzeczywistości. Ja pewnie też nie byłbym skłonny posługiwać się tym określeniem, ale niewątpliwie społeczeństwa, które zapominają o takich przestrogach z przeszłości, mogą znaleźć się w sytuacji żaby wrzuconej do gorącej, do letniej wody, prawda? Ale wody, której temperaturę stopniowo się podnosi, już w pewnym momencie nie będziemy mogli z niej wyskoczyć, bo zostaniemy po prostu żarnowani. Dla mnie ta dzisiejsza sytuacja przypomina raczej coś, czy przypomina, albo sprawia na mnie takie wrażenie, niestety, jakby rozwiązania tych problemów, o których mówił redaktor Wosia, mianowicie pan powiedział, chciałbym wrócić do tych lat, sprawdzić, czy jest możliwe takie skonstruowanie kapitalizmu z lat 50. czy 60. No to dla mnie to jest właśnie to, co się dzisiaj dzieje, to jest narodowy kapitalizm. Profesor Przemysław Czapliński, redaktor Rafał Wosi, profesor Andrzej Zieniewicz. Są państwo, mieli dość, mi wracamy do informacji. Światopodgląd. Pierwsze spojrzenie na gospodarkę. Pierwsze analizy i prognozy rynku. Pierwszy przegląd prasy gospodarczej. Po prostu pierwszy program gospodarczy w radiu TOK FM. Od poniedziałku do piątku po 6:40. O, to tam będzie zajęcowski, to tam jest o 6:00. Reklama. Jest jak tlen. Otaczaj się nią i dawkuj ją bez ograniczeń. Kultura w ekstremalnej dawce we Wrocławiu. W ramach Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016. Już 19 czerwca Europejska Noc Literatury i Literacki Spacer po Wielkiej Wyspie z plenerowym czytaniem prozy przez Jantę Sztura, figurę Więckiewicza. 18 czerwca na Stadionie Miejskim. Hiszpańska Noc z Carmen i Operą Wrocławską. Teraz wraz z Wrocławiem wspólną przestrzeń kultury tworzy miasto Szczecin. Szczegóły na www.wrocław2016.pl. Sezon na ukąszenia komarów w pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum spray ochronny. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera dietylometatoluamidu, czyli DET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że Moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od pierwszego roku życia. I ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. Spytajmy, dlaczego prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przeszli do Banku Zachodniego WBK? Wniosek o kredyt składa się online. Bez tej góry formalności. W 15 minut od złożenia jest decyzja. Flaszaczka online. Konto otworzyłem. Konto firmowe godne polecenia. I polecam. Złóż online wniosek o kredyt lub otwórz konto firmowe godne polecenia. Również online. Bank Zachodni WBK. Z kredytu mogą skorzystać osoby posiadające zdolność kredytową. Szczegóły oraz informacje o opłatach i prowizjach dostępne są na bzwbk.pl. Tato,
A lokomotiv? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O, rzecz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotiv. Nie wiem, zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotiv jest najlepszy. Po nim młody nie haftuje, nie jest zmulony. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotiv, pastylki oraz suplementy diety, drażetki, syrop już od trzeciego roku życia. I jak minęła ci droga? Super! Lokomotiv, bezpieczna podróż bez skutków ubocznych. Zinhibers Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i ogranicza skutki uboczne podróży. Nowy, ładny dom już w sprzedaży, a w nim raport o inteligencji. Ale ludzie nie mają pieniędzy. FM, a to jest kolor w wielkim mieście. Puszczcie reklamy, myślę, że jak wygląda sytuacja na drogach. Jeżeli widzicie jakiekolwiek utrudnienia, to koniecznie dajcie znać. korki@radiokolor.pl. Reklama. Wózek? Fotelik? Szukasz tego, co najlepsze dla malucha? Tylko Gabidu. Największy wybór fotelików i wózków dla dzieci. Wielkie otwarcie już w dniach 18-19 czerwca. Czeka moc atrakcji i niespodzianek dla całej rodziny. Ptak Moda na Darzyn, Hala A. Aleja Katowicka 62. Box numer 35. Termline, Termline, niech żyje, żyje nam. Termline, Termline. Jak się żydostwo rozpasało. Został z niej wykluczony. Jak dziadowski bicz. Spotkanie miłosierdzia, które wszystkich jednoczy wokół niego, aby umożliwić rozpoznanie, kto potrzebuje pomocy i pociechy. Również w naszym życiu Jezus przechodzi obok nas. A kiedy przechodzi i zdaje sobie z tego sprawę, odbieram to jako zachętę, by zbliżyć się do Niego, by być lepszym, by bardziej być chrześcijaninem, by pójść za Jezusem. Migliore cristiano, a seguire Gesù. Również w słowie do Polaków papież nawiązał do tematu katechezy. Prosił nas, byśmy wyciągnęli wnioski z rozważanej dziś przypowieści. Sulla strada del nostro pellegrinaggio terreno. Na drodze naszego ziemskiego pielgrzymowania często możemy spotkać ludzi, którzy z różnych powodów zostali zepchnięci na margines społeczny. I często bez słów wołają o ratunek, pomoc, odrobinę zainteresowania, współczucia, gestu solidarności i włączenia w życie społeczne. Niech nam nigdy nie zabraknie wrażliwości i chęci wyjścia naprzeciw tym osobom, aby nasze słowa i czyny były skutecznym znakiem miłosierdzia Bożego. Serca błogosławię Wam i Waszym rodzinom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed audiencją ogólną Ojciec Święty przyjął w salonie przy auli Pawła VI premiera Holandii. Mark Rutte spotkał się następnie z kardynałem sekretarzem stanu Pietro Parolinem i z szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Paulem Gallagherem. Podczas serdecznych rozmów, jak czytamy w wydanym w Watykanie komunikacie, podkreślono dobre relacje między Holandią a Stolicą Apostolską. Zajęto się następnie kwestiami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania, takimi jak zjawisko migracji. Dokonano też przeglądu pewnych problemów międzynarodowych. Z oficjalną wizytą udał się dziś po południu na Ukrainę kardynał Pietro Parolin. Watykański sekretarz stanu rozpoczyna ją od Kijowa, a jutro będzie na wschodzie tego kraju, w Zaporożu. Spotka się tam między innymi z uchodźcami, którymi opiekuje się Caritas tamtejszej diecezji charkowsko-zaporowskiej. Inne spotkanie z nimi przewidziane jest pojutrze w Kijowie, gdzie goście z Watykanu zostanie też przyjęty przez najwyższe władze państwowe, w tym prezydenta Petra Poroszenkę. Z kolei w sobotę i niedzielę będzie we Lwowie goszczony przez Kościół łaciński i grecko-katolicki. W poniedziałek kardynał Parolin uda się znowu do stolicy Ukrainy, gdzie między innymi odda hołd ofiarom manifestacji na Majdanie i wielkiego głodu lat 30. ubiegłego wieku oraz spotka się w zabytkowym Soborze Mądrości Bożej z Wszechukraińską Radą Kościołów i Organizacji Religijnych. Wieczorem kardynał sekretarz stanu powróci do Watykanu. Jego wizyta na Ukrainie, podczas której niejednokrotnie spotka się on z uchodźcami i ubogimi, przypomni światu wciąż trwającą, a tak często zapominaną wojnę na wschodzie tego kraju. W Brukseli został oficjalnie opublikowany raport Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej na temat pokoju w świecie. Stanowi on konkretny wkład Kościoła na naszym kontynencie w refleksję nad przyszłą strategią wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie, terroryzm i zagrożenia hybrydowe destabilizują aktualnie sytuację w regionie i stanowią zagrożenie dla państw
członkowskich Unii Europejskiej. Stąd też biskupi Comesse przypomnieli, że celem Europy jest promowanie pokoju na świecie, jak głosi tytuł wydanego raportu. Dokument zawiera strategiczne zalecenia dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, dlatego też biskupi mają nadzieję, że ich głos zostanie wzięty pod uwagę podczas czerwcowego szczytu Rady Europejskiej i przyczyni się do budowania autentycznej europejskiej polityki pokoju. Raport został zaprezentowany również wysokiej przedstawicielce Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa pani Federice Mogherini, pełniącej również urząd wiceprzewodniczącej Rady Europejskiej, która doceniła wkład Kościoła w umacnianie pokoju. Z Brukseli dla Radia Watykańskiego Irmina Nuckiewicz, Comesse. Patriarcha chaldejski zaproponował chrześcijanom Iraku, by przez jeden dzień pościli razem z wyznawcami islamu. Solidarnie z muzułmanami, którzy zachowują post przez cały miesiąc Ramadanu, w najbliższy piątek będziemy razem pościli i modlili się o pokój i stabilizację naszego kraju i całego regionu. Czytamy w komunikacie patriarchatu. Przypomniano w nim, że irackie kościoły wobec tragedii powodowanych przez tzw. państwo islamskie niosą pomoc całej ludności bez żadnych różnic etnicznych czy religijnych. Wspierają uchodźców, leczą rannych i chorych. Organizują też po zapadnięciu zmroku wieczorne posiłki dla wyznawców islamu, którzy w ciągu dnia poszczą. W tym samym duchu patriarcha Luis Rafael Sacco oraz jego biskupi pomocniczy i współpracownicy postanowili pościć tego dnia razem z muzułmanami i modlić się jak zawsze o pokój w Iraku, Syrii oraz całym regionie. Informuje komunikat Patriarchatu Chaldejskiego. Koreańscy katolicy mają obowiązek działać na rzecz ewangelizacji Korei Północnej. Zadanie to jest tym ważniejsze, im bliżej jesteśmy granicy, a my jesteśmy bardzo blisko. Tak uważa południowo-koreański biskup Peter Lee Ki-hun, który zainaugurował w stolicy swej przygranicznej diecezji działalność Instytutu na Rzecz Pokoju i Współpracy w Azji Północno-Wschodniej. Do głównych zadań tej diecezjalnej placówki będzie należeć urzeczywistnienie katolickiej koncepcji pokoju wpisanej w sytuację Korei, podzielonej od czasu wojny domowej w 1950 roku. Oczekuje się, że w pracach Instytutu, zwłaszcza w zakresie filozofii, polityki, ekonomii i literatury, wezmą udział także naukowcy i badacze niekatoliccy, zwłaszcza protestanci i buddyści. Choć mający się rozpocząć na Krecie Sobór nie zgromadzi wszystkich kościołów prawosławnych, nadal są nadzieje, że Sobór Wszechprawosławny jednak się odbędzie, choć w innym terminie i na innym miejscu. Zapewniają o tym m.in. przedstawiciele Patriarchatu Moskiewskiego, który zrezygnował z udziału w spotkaniu na Krecie. Reprezentujący Patriarchat Moskiewski, metropolita Hilarion Alfiejew, odżegnywał się od przypuszczeń, że odmowa pięciu lokalnych kościołów prawosławnych, w tym kościoła rosyjskiego, oznacza chęć zerwania soboru, ale stanowi jedynie propozycję przełożenia jego terminu i dopracowania dokumentów niezbyt dokładnie przeanalizowanych i sporządzonych w trakcie przygotowań przedsoborowych. Wątpliwości budzą głosy sugerujące przeniesienie soboru na teren Rosji oraz zorganizowanie go pod egidą Patriarchatu Moskiewskiego. Ukraiński arcybiskup tulczyński i brasławski Jonatan, podlegający Moskwie, zaproponował przeprowadzenie soboru w Sankt Petersburgu. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter. Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny. W sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyła się konferencja zatytułowana Swoboda działalności gospodarczej, a społeczna odpowiedzialność biznesu. Jej inicjatorami byli Konferencja Episkopatu Polski oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów Nostra Res. Arcybiskup Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Episkopatu, wyraził przekonanie, że przedsiębiorcy oczekują ze strony Kościoła bardziej solidnego wsparcia merytorycznego i duchowego. Pewnie oczekują od duszpasterstwa, które powinniśmy jeszcze bardziej zintensyfikować, właśnie takiego duchowego wsparcia i umocnienia na drodze budowania relacji między wolnością gospodarczą i społeczną odpowiedzialnością biznesu. To już druga konferencja Stowarzyszenia Nostra Res organizowana w Warszawie. Poprzednia dotyczyła encykliki papieża Franciszka Laudato Si. Arcybiskup Celestino Migliore skierował list do wszystkich kardynałów, arcybiskupów i biskupów w Polsce. Kończący swą misję nuncjusz apostolski dziękuję za 9 lat posługi w naszym kraju.
Błogosławię Pana, że pozwolił mi pracować na tej ziemi w służbie Kościoła i narodu polskiego, wobec którego zachowam wielki szacunek i wdzięczność, napisał arcybiskup Migliore. Dodał, że zawsze czuł się w Polsce jak u siebie, dzięki gościnności, braterstwu, przyjaźni i wspaniałej współpracy. Z radością dawałem o tym świadectwo i nadal będę to czynił, gdziekolwiek pójdę i kogokolwiek spotkam, zaznaczył arcybiskup Migliore. Po wizycie papieża Franciszka w Polsce z okazji Światowych Dni Młodzieży arcybiskup opuści Polskę, aby podjąć misję nuncjusza apostolskiego w Federacji Rosyjskiej. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Serdecznie. Wiadomości teraz będą. RDC 16:30, wiadomości lokalne RDC, Olaf Warzyński, zapraszam. To będzie spory zastrzyk gotówki dla warszawskich szpitali i przychodni. Dostaną z budżetu miasta ponad 70 milionów złotych. Władze stolicy przyznały te pieniądze na zakup nowego sprzętu, a także na modernizację i budowę nowych placówek. Daniel Machnowski. Najwięcej, bo ponad 22 miliony złotych zostanie przeznaczone na modernizację zabytkowego budynku A warszawskiego szpitala dla dzieci. Za 15 milionów powstanie też nowa przychodnia lecznictwa otwartego na Bemowie. Miasto wsparło też mniejsze inwestycje, takie jak modernizacja poradni ginekologiczno-położniczej w przychodni przy ulicy Szczęśliwickiej, a także remont poradni dla dzieci w przychodni na Pradze Północ. W sumie przez ostatnie 10 lat władze Warszawy wydały prawie 1 miliard złotych na dofinansowanie placówek zdrowia w mieście. Szykują się wielkie zakupy w tramwajach warszawskich. Spółka chce powiększyć tabor o 123 nowe składy. Będą jeździć głównie nowymi trasami, między innymi tą planowaną na Wilanów. Tramwaje będą niskopodłogowe, klimatyzowane i komfortowe, wylicza rzecznik prasowy spółki Michał Powałka. To będą tramwaje zarówno krótkie, jednokierunkowe, jak i dwukierunkowe, długie, a także dwukierunkowe, krótkie. Chodzi o to, aby po prostu dostosować tabor do potrzeb warszawiaków. Spółka ogłosi przetarg w wakacje. Ile będą kosztowały nowe tramwaje, jeszcze nie wiadomo. Tramwaje warszawskie w ostatnich latach dużo inwestują. Podpisany w 2009 roku kontrakt na 186 wagonów Swing opiewał na 1,5 miliarda złotych. Mieszkańcy Radomskiego Południa długo na nią czekali. Sygnalizacja świetlna na ulicy Wierzbickiej już działa. Dziś drogowcy włączyli światła. Piesi muszą wcisnąć guzik na słupie sygnalizacji i poczekać na zielone. Będzie bezpieczniej, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski. Ulica Wierzbicka, jedno z najniebezpieczniejszych przejść w Radomiu. Wiele potrąceń, wypadki, zdarzenia z udziałem pieszy. Cały czas pamiętamy o tym, że mieszkańcy osiedla Południe wielokrotnie od wielu, wielu lat upominali się o to, aby to przejście było bezpieczne. I dziś mamy efekt. O sygnalizację w tym miejscu walczył m.in. młody radomianin Marcin Kaca, obecnie radny miejski. Moja walka 3 lata, ale mieszkańcy starali się znacznie dłużej. Pisma już znacznie wcześniej były adresowane do MZDK i odpowiednich instytucji, jednak nic się nie zmieniało. Odwiedzałem wszystkie mieszkania, zbierałem podpisy. Wszyscy mieszkańcy narzekali na to przejście, wyrażali taką bezsilność, że nic się nie udało zmienić do tej pory. Coś jednak się dało, coś się zmieniło i bezpieczeństwo się poprawiło w tym rejonie. Koszt inwestycji to niemal 100 tysięcy złotych. W tym roku podobne przejścia mają powstać na Mariackiej 11 listopada. I Struga. RDC, radio dla Ciebie. Zachmurzenie umiarkowane na Mazowszu.
Sprowadza się to do tego, że jest trochę chmur i trochę słońca. Na termometrach 22-23 stopnie. Barometry w stolicy pokazują 986 hektopaskali. Ciśnienie jest niskie i ciągle jeszcze się obniża. Wracamy na ulicę. Spory korek na dojazdach do Ronda Jazdy Polskiej w Warszawie. Zakorkowana Prosta i Świętokrzyska w stronę Tamki. Stoi Aleja Solidarności w okolicach skrętu ulicy Sierakowskiego po praskiej stronie Wisły. Na Puławskiej, na odcinku od Bielawskiej do Goworka stoi się około 15 minut. Większość wylotówek z Warszawy silnie zakorkowanych. W Radomiu zator na Żwirki i Wigury w kierunku 25 czerwca i na Czarnieckiego. Reklama. Krok po kroku do funduszy europejskich. Czyli jak skorzystać ze środków unijnych. Gdzie szukać informacji. Kto i na co może otrzymać dofinansowanie. O tym wszystkim w programie w czwartek. Przed godziną 16. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Co tak chrupiesz? Marchewkę, a teraz jabłuszko. Ja zaraz jem druzgawki. Ale czemu tak chrupiesz? No bo w końcu mogę. Zapomnij o protezie. Z klejem do protez Blenda Dent możesz wszystko. Kup w aptece dwa opakowania Blenda Dent, a otrzymasz szczoteczkę do czyszczenia protez gratis. Blenda Dent. Mocne, prawie jak naturalne zęby. Jan Apeka Czmarek, Bronisław Kapę i największe przeboje oscarowych kompozytorów w niezwykłych aranżacjach. Serdecznie zapraszam na wielką galę muzyki oscarowej, połączonej z jubileuszową 10. uroczystą galą rozdania teatralnych nagród muzycznych imienia Jana Kiepury. Już 20 czerwca w Filharmonii Narodowej niezwykła uczta dla każdego melomana. Wyjątkowe święto muzyki i sztuki na najwyższym poziomie. Nie może tam Państwa zabraknąć. mteatr.pl. Zapraszam. Alicja Węgorzewska. Mamo, mamo, ale te koktajle są pyszne! Przyniesiesz nam więcej? Już idę, dzieciaki! Niosę wam wasze ulubione desery lodowe! Odkąd mam NutriBullet, przygotowanie koktajli oraz lodów jest takie proste. Wyśmienite i zdrowe koktajle dla dzieci i dorosłych przygotujesz szybko w ekstraktorze NutriBullet. A teraz do każdego NutriBulleta Delimano daje w prezencie maszynkę do robienia domowych lodów. Zadzwoń i zamów 22 51 25 300 lub wejdź na stronę delimano.pl. W czerwcowym numerze charakterów. Jak robić tylko to, co konieczne. Poradnik prostego życia. Książę Drwal, Trendsetter. Jakim typem jest twój mężczyzna i jak z nim żyć? Marihuana. Raport z najnowszych badań psychologów. Część nakładu z rewelacyjną książką Mądre i pożyteczne. Jak psychologia pomaga żyć. Charaktery. Pismo do zastosowania. Za reklamę dziękujemy. Jestem ze Starogardu Gdańskiego. Należy do grupy kociewskiej, a na pielgrzymce byłem dwa razy. Czyli najdłuższa pielgrzymka. Najdłuższa chyba jest Helu, ale z tych tutaj miejscowości... Zapraszamy na pielgrzymki, proszę Państwa. 14 dni, więc wydaje mi się, że to jest dość długi okres, jeśli chodzi.